Top 5 World of Warcraft. Wielkimi krokami zbliża się Game Music Festival, podczas którego szczęśliwi nabywcy biletów będą mogli usłyszeć wspaniałą muzykę z pieczołowicie wyselekcjonowanych gier wideo. Wśród gier, z których muzykę można będzie usłyszeć, jest choćby Grim Fandango, który, mamy nadzieję, zachwyci Was swoją atmosferą i kunsztem. Z drugiej strony cała rzesza słuchaczy wyczekuje na koncert muzyki z gier Blizzarda, The Symphony of the Storm. Jedną z produkcji od zamieci jest leciwa i wciąż żywa gra World of Warcraft. Niezwykle trudno jest przygotować listę najlepszych utworów z tejże gry, ponieważ kilkunastoletni dorobek jest bardzo bogaty. Załóżmy, że uda się jednak wybrać te 5, to pozostaje jeszcze trudniejsze zadanie, czyli klasyfikacja od najlepszego do najgorszego. Choć zadanie jest karkołomne, to spróbowaliśmy stworzyć całkowicie subiektywny wybór utworów i jednocześnie zapytać wszystkich czytelników i słuchaczy, jakie wy wybralibyście utwory i dlaczego. Oto moja lista. Drums of War. Są takie trailery, których nie zapomina się nigdy. Na liście takich trailerów Blizzard może spokojnie pojawić się kilka razy, jednak trzeba przyznać, że pierwszy cinematic promujący grę utkwił bardzo mocno w pamięci graczy. Zdecydowanie najbardziej. Muzyka jest jednym z głównych powodów takiego stanu rzeczy. Intensywny i pełen napięcia utwór do tej pory sprawia, że chciałoby się wcielić w którąś z heroicznych postaci. Invincible. Być może najlepszy dodatek pod względem klimatu, czyli Wrath of the Lich King, zrodził wiele wspaniałych utworów. Jako drugi utwór na liście pojawia się Invincible. Niesamowity wokal i emocjonalne podejście do muzyki w oparciu o historię Arthasa i jego wiernego wierzchowca pozostaje w pamięci i wywołuje ciarki do dziś. Arthas, My Son. Choć utwór jest zbliżony do Invincible ze względu na ten sam leitmotiv, jest to kolejny wspaniały dowód na to, jak wiele potrafi dać dobra muzyka w trailerze gry. Wybitny chłopięcy wokal pasuje bezbłędnie do historii Arthasa, jednej z najciekawszych postaci Blizzarda. Wracamy do tej kompozycji bardzo często i wspaniale jest po prostu zamknąć oczy i wsłuchać się w te niezwykłe dźwięki. The Burning Legion. Na bazie zacnego już motywu powstał utwór, który gracze słyszeli niezliczone ilości razy będąc w menu gry podczas logowania się za czasów pierwszego dodatku The Burning Crusade. Do tej pory w głowie rozbrzmiewają dźwięki tego utworu i zachęcają do wejścia w świat World of Warcraft. Jest to jeden z tych utworów, który pomimo iż słuchany setki razy, nigdy się nie nudzi. Nightsong. Listę top 5 zamykamy wybitną kompozycją Nightsong. W większości utwór ten jest delikatniejszy od pozostałych, a wręcz w pewnym sensie oniryczny. Doskonale współgra z klimatem elfów i oddaje charakter leśnych lokacji. Nordrasil. Nie jest łatwo wybrać najlepsze utwory ze ścieżek dźwiękowych do gry World of Warcraft. Materiał muzyczny jest tak bogaty, że jesteśmy przekonani o tym, że The Symphony of the Storm przejdzie do historii jako niezwykłe wydarzenie. Dajcie znać, jakie wy wybralibyście utwory jako swój top 5 World of Warcraft.